Peruki robię od 15 roku życia. Zafascynowałem się tym tematem, jak tylko zobaczyłem program na Discovery Channel How It's Made, jak właśnie pan zdjął wymiar z aktorki i zaczął robić perukę. Był pokazany tam cały proces od początku do końca, od zdjęcia pomiaru poprzez tworzenie montury, czyli tej części, do której wszywa się następnie włosy, poprzez wszywanie włosów w końcową stylizację i nałożenie peruki na aktorkę, która po prostu w 2 sekundy wyglądała zupełnie inaczej. Peruki zaczęto wykorzystywać już w starożytnej Grecji, na początku do celów teatralnych, później zaczęto je wykorzystywać też w codziennym życiu dla osób chorych czy osób starszych, którym tych włosów już brakowało. I też w celach higieny osobistej, żeby nie lęgły się przy i inne robactwo na głowie, więc często nie mieli swoich włosów, ale nakładali na to perukę. W dzisiejszych czasach peruki są wykorzystywane do różnych celów. I dla kobiet, które niestety muszą je nosić, ponieważ są chore. Są również wykorzystywane w filmach, w teatrach czy operze, ale również i na czerwonych dywanach przez gwiazdy, po to, by nie niszczyć swoich własnych włosów, czy po prostu potrzebują szybkiej zmiany. Wiadomo, gdy aktorka czy piosenkarka, czy zwykła kobieta mają ciemne włosy, to wiadomo, że nie będą blondynkami w godzinę, w dwie, tylko jednak proces przejścia z takiego koloru trwa czasem nawet i rok. Więc z pomocą tutaj przychodzą peruki, które można bardzo szybko nałożyć i wyglądają zupełnie naturalnie i od razu mamy gotową przemianę. Czego pragną kobiety? Szybkich, radykalnych zmian, ale bez stresu. No i tylko dzięki perukom tego możemy dokonać. Zróbmy jakąś metamorfozę. Zaczniemy od ciasnego spięcia włosów, by nic nam nie odstawało i głowa była płaska, a peruka wyglądała normalnie. Naturalnie. Naturalnie. Jaką zmianę możemy zrobić na początek? Zaczniemy od delikatnej zmiany i założymy perukę w miarę podobnym kolorze, ale z zupełnie inną fryzurą. Będzie to long bob z wydłużeniem przodu, a później... A później będą coraz większe zmiany. Tak. Zobaczymy, którą klientka wybierze, w której będzie czuła się najlepiej. Włosy są już podpięte, więc teraz możemy założyć perukę. Czy możemy to zrobić same, czy tak naprawdę za każdym razem musimy chodzić do salonu? No chyba byłoby to trudne. Oczywiście, że można to nałożyć samemu. Jest to nawet prostsze niż nałożenie tego we dwójkę. I szybsze. O, tutaj mamy pierwszą zmianę. Oczywiście te włosy można wymodelować jak chcemy. Możemy je oczywiście pokręcić, wyprostować, zmienić przedziałek bądź zaczesać do góry. Tak, ale teraz tylko założyłeś perukę, tak. A żeby ona się trzymała, to musimy ją podpiąć tymi klipsami, które są w środku i podkleić. Dokładnie. Specjalnym klejem. Najlepiej podkleić perukę specjalnym klejem do peruk na skroniach i tutaj przy uszach. Jeśli zaczesujemy perukę do góry, no to warto też wtedy podkleić ją przy czole. Ale dobry. Przyklejamy generalnie tylko z przodu. Oczywiście. No to czekamy na kolejną zmianę, teraz bardziej radykalną. Przejdziemy do jaśniejszego blondu. Takie peruki dobrze jest trzymać, rozumiem, na takich specjalnych główkach. Tak, jak najbardziej, żeby nie straciły kształtu i żeby też nie popsuła się fryzura. No i oczywiście pielęgnacja. Musimy pielęgnować takie peruki jak normalne włosy. Myślę, że nawet bardziej trzeba się przyłożyć do pielęgnacji takich peruk i trzeba być jeszcze bardziej delikatnym.
przede wszystkim podczas mycia nie można ich szorować. O, możesz puścić? W ten sposób. O. Wow! Teraz mamy blondynkę. Blondynkę. W troszkę proszę dłuższej bardzo. Odsłonie. I to jest tupet, a generalnie tak. Wygląda jak peruka. Tak. I tak naprawdę dzięki takim widzę chyba przyciemnieniom odrostu, on wygląda bardzo naturalnie. Tak, właśnie o to chodzi. Jednak gdyby włosy były jednolite, to ta część wyglądałaby sztucznie i od razu jednak by to się rzucało w oczy, że nie są to naturalne włosy, więc jeśli peruki mają różne refleksy, to też nadaje takiej naturalności. No to teraz zróbmy z blondynki brunetkę. Z naszej Asi brunetkę. Ciekawe, w jakich włosach będziesz się najlepiej czuła. No, czyli będzie powrót do wcześniejszych czasów. Perukę oczywiście też możemy zwężyć, jeśli jest to peruka częściowo utkana na tiulu. No niestety peruki tak zwane full lace, nie da się ich niestety zmniejszać teraz tej palce. Okej. Okay. Tu mamy ten tiul hollywoodzki tak zwany, tak? Który... Tiul filmowy, dzięki któremu jest on praktycznie niewidoczny po przyłożeniu do skóry. O, i tutaj mamy wersję z czerwonego dywanu z hollywoodzkimi falami. Można jeszcze oczywiście mocniej pokręcić. Można mocniej pokręcić. Można ją tutaj uczesać, można mocniej też, tak? Podnieść. Jakąś fryzurę. Oczywiście. No i mamy brunetkę. Mamy brunetkę. No i to są de facto fryzury, peruki, które, w których można chodzić na co dzień po ulicy. Oczywiście. No to może zróbmy teraz wejście gwiazdy. Mamy też bardziej ekstrawagancką wersję na specjalne wyjście. Nie jest ona zbyt praktyczna w codziennym użytkowaniu. No bo to są te długie warkocze, o których wcześniej opowiadałeś. No i zobaczymy. Pomimo tego, że są zrobione z włosów syntetycznych, to i tak są ciężkie. Tutaj później poprosimy Asię, żeby wstała i żeby wszyscy mogli zobaczyć, jak długie są te warkocze. Dobra, te paluszki. Teraz zakładamy te peruki na szybko oczywiście, czyli nie podklejamy i nie zakładamy też takich specjalnych pończoch, które się używa. Jeśli peruka ma się naprawdę dobrze trzymać, na przykład, bo będziemy w niej tańczyć albo wychodzić na scenę, tak? Tak. Dobra, teraz Asiu, możesz wstać, by pokazać całość. No to jest fryzura. Peruka zdecydowanie... Tylko zsuwa się na razie, bo no. Jest faktycznie ciężka i nie jest założona tak jak... Tak jak trzeba, dlatego nie wygląda to teraz aż tak naturalnie, gdyby była rzeczywiście założona profesjonalnie. Czyli możemy bawić się modą w bardzo prosty sposób. No to my też się pobawimy modą. Witek, bo przyszłam tutaj z Witkiem, naszym operatorem i za chwilę dokonamy również niezwykłej zmiany. Witek, chodź. Jesteśmy z Witoldem, naszym operatorem kamery w salonie, no i też chcemy metamorfozy. No to ja jestem brunetką, więc zaraz będę blondynką, a Witek... Będzie miał długie włosy. No to robimy zmianę. Proszę bardzo, dziękuję. Na ciebie. A to będzie oczywiście prowizorka, ale chętnie zobaczę się w takim blondzie. I tutaj dla ciebie, Witku, jeszcze wąs. Trochę mam to za wysoko, ale ja jak już jestem blondynką. A Witek niezłym rock'n'rollowcem. Szybka metamorfoza, magia, po prostu magia. W 5 minut. Wykonanie peruki jest bardzo pracochłonne, ponieważ w takiej peruce jest kilkaset tysięcy włosów. Praktycznie tyle samo, co na naszej głowie, gdzie mamy około 180 tysięcy włosów, więc na perukach wiadomo, można
zmieniać tą ilość, jak klientka potrzebuje gęstszych włosów bądź rzadszych. Są wiadomo tutaj różne potrzeby. Tworząc perukę, pojedynczo tkamy kilka tysięcy takich malutkich supełeczków, które robimy jeden obok drugiego, by stworzyć jak najbardziej naturalny wygląd peruki, by klientka czuła się pewnie nosząc taką perukę i gdy zawieje wiatr, by wyglądało to też w miarę naturalnie. Tworzenie peruki zaczynamy od zdjęcia wymiaru z klientki, by miała jak najbardziej indywidualny kształt dobrany pod głowę klientki, kształt twarzy i nakładamy później taki kształt na głowę i tworzymy monturę, czyli całą tą bazę ze specjalnego tiulu perukarskiego, który po przyłożeniu do skóry jest praktycznie niewidoczny i później zaczynamy tkać na takiej monturze włosy, by stworzyć całą fryzurę. Do tkania używamy różnych szydełek o różnych grubościach. Biorą różną ilość włosów. Są takie, które biorą jeden włos, bądź dwa, bądź cztery, w zależności jakie miejsce w danym momencie musimy utkać. Z tyłu używamy grubszych szydełek, by zmieścić więcej włosów. Wyżej używamy troszkę cieńszego, ponieważ tutaj już ta część musi być bardziej dopracowana, bardziej naturalna i te supełki muszą być cieńsze, by nie były tak widoczne. A z samego przodu używamy najcieńszego szydełka, które bierze po jednym włosie, by ten efekt był tak bardzo naturalny, jak na przykład w tej peruce, gdzie po przełożeniu jej do skóry nie było praktycznie widać, że jest to nałożona peruka, tylko nasze naturalne włosy. Stworzenie takiej peruki zajmuje od 50 do 100 godzin. Oczywiście to też jest zależne od tego, jak kto jest wprawiony w perukarstwie. Peruki są w bardzo różnych cenach. Od najtańszych, wykonanych z włosów syntetycznych, które możemy kupić w sklepach medycznych, w internecie, po peruki z włosów naturalnych, które potrafią kosztować od kilkuset złotych. Mówię tutaj o perukach, które możemy kupić gdzieś taniej w internecie, na przykład na AliExpress bądź Allegro i OLX. Po peruki, które kosztują kilkadziesiąt tysięcy, są to często peruki z bardzo długich włosów, wykorzystywane przez gwiazdy do szokowania publiczności. Peruki zamawiają u mnie kobiety o różnych potrzebach. Zaczynając od tych, które są w trakcie chemioterapii, poprzez te złysieniem plackowatym czy bliznowatym, poprzez gwiazdy, takie jak na przykład Justyna Steczkowska, która wystąpiła w peruce utkanej przeze mnie na zeszłorocznym festiwalu opolskim, co bardzo zaszokowało jej fanów, ponieważ ma swoje naturalne, ciemne włosy i po prostu potrzebowała takiej zmiany, która również pasowała do jej kreacji scenicznej. Często również zamawiają u mnie peruki kobiety, które lubią bawić się swoim wyglądem. Zmienić na przykład włosy z czarnych na blond, bądź z blond na ciemne, dłuższe, krótsze, kręcone. Teraz bardzo modne stało się również afro. Półśrodkiem są również tupety, które zakładamy tylko i wyłącznie na czubek głowy. Jest to dobre rozwiązanie dla kobiet, które jednak nie czują się dobrze w perukach, zwłaszcza latem, kiedy jest ciepło. Można tupet zrobić bardzo gęsty, który będzie miał na sobie praktycznie tyle włosów, co na normalnej peruce, bądź rzadszy, który ma nam jednak tylko zagęścić efekt, ukryć łysienie, bądź po prostu zagęścić włosy. To jest tupet. To jest większy tupet, który nakładamy właśnie na czubek głowy i przymontowujemy do swoich naturalnych włosów na takie właśnie klipsy.
Tupety nakładamy tylko i wyłącznie na czubek głowy. Są one mniejsze niż peruka. Zakrywają nam tylko górę i montujemy je na specjalne klipsy, które są wszyte pod spodem do swoich naturalnych włosów. Minusem tupetu jest niestety to, że by go nosić, trzeba mieć swoje naturalne włosy. Kobiety, które niestety nie mają włosów, są zmuszone do noszenia peruk, które zakrywają całą głowę. Ten tupet jest gęsty, sprawia wrażenie tak naprawdę całej peruki, ale mam też inny, delikatniejszy, rzadszy, mniejszy, który ma za zadanie tylko i wyłącznie zagęścić dodatkowo nasze naturalne włosy. Jest też w innym kolorze. Jest to taki tupet. Jest też zupełnie inaczej wykonany, ponieważ nie jest usztywniony, dzięki czemu lepiej może na przykład współgrać z naszymi włosami. Nosząc taki tupet, możemy również bawić się naszym wyglądem poprzez na przykład obcięcie grzywki na takim tupecie. Jeśli tylko klientka obawia się wykonać grzywkę na swoich włosach, można nałożyć takie oto cudę, które później może właśnie nam tą grzywkę stworzyć. Peruki dają nam wiele możliwości, zwłaszcza te naturalne. Możemy je kręcić, prostować, możemy je dekoloryzować czy przyciemniać. Można na nich wykonać zwykłą fryzurę. Na takiej naturalnej peruce możemy wykonać dosłownie wszystko. Jeśli jest to peruka zrobiona ręcznie, cała na tiulu, daje nam to bardzo dużo możliwości. Możemy perukę uczesać praktycznie w każdą fryzurę. Możemy je zaczesać do góry, możemy związać tylko przód, ponieważ peruki są, zwłaszcza te ręcznie wykonane, na tyle naturalne, że można odkryć to czoło. To przejście pomiędzy naszym czołem a włosami jest zupełnie naturalne i naprawdę trzeba się z bliska przyglądnąć, żeby zauważyć, że jednak to nie są nasze prawdziwe włosy. Takie peruki mogą spełnić najskrytsze marzenia każdej kobiety. Jeśli peruka jest wykonana z naturalnych włosów, możemy je kręcić, prostować, dekoloryzować, przyciemnić. Możemy na nich zrobić każdy kolor, jaki to sobie tylko klientka wymarzy. Możemy czesać na wszelki sposób. Możemy doczepiać do nich włosy, możemy dokleić do nich kucyka. Możemy również uczesać w każdy sposób, tak na przykład jak na tej peruce. Mamy zaplecione do naturalnej peruki z naturalnych włosów, mamy doplecione warkocze syntetyczne, ponieważ włosy naturalne jednak są dużo cięższe od włosów syntetycznych i byłaby zbyt ciężka, wręcz nie dałoby się jej nosić na głowie. I uzyskujemy dzięki temu niesamowitą długość, sprawiającą ogromne wrażenie na praktycznie na każdym. Be-ba, ba-ba-da-ba-da, be-ba, do-a.